Cześć, jest niebieski, a to jest Europa Universalis 3 i właśnie zastanawiam się, kiedy by tutaj wypowiedzieć tą wojnę. Tak, chcę wypowiedzieć jak najszybciej, a jednocześnie powinienem chwilę zaczekać, aż mi przychody wrócą na odpowiednie tory. I aż, cóż, zmniejszy mi się zmęczenie wojenne. To jest taka rzecz, którą chciałbym, żeby się stała, zanim wypowiem wojnę. O, przy okazji bank i tak dalej, to już takie rzeczy, które, cóż, mogłyby się wydarzyć, ale niekoniecznie. Gdzie oni idą? Idą na Weronę, tak? Tak. Czyli idą tam i nie ma problemu. Dobra, z innych państw, których mógłbym wypowiedzieć, bo akurat tym nie mogę, to nieważne. Im tutaj właściwie... Tutaj Argonem też ciekawie byłoby się zająć, wiecie, zabrać te dwie prowincje, które pierwotnie, które powinny należeć do mnie. Tak, moje prowincje. Czemu jeszcze one nie są moje? O, to jest pytanie. To jest pod atakiem, ale już moja armia się zajęła tym. Świetnie. Moja flota powoli się rozbudowuje. Chwila jeszcze minie, zanim będzie mogła ruszyć na piratów. Ale ta chwila to nie jest jakoś super dużo. I oczywiście mamy kolejne bunty. Z tymi buntami to będziemy się bawić i bawić i bawić i bawić, a potem jeszcze się trochę bawić i potem jeszcze trochę się bawić. Więc to są takie rzeczy, które po prostu będą się działy. Dobra, wy zajmiecie się tymi buntami, a tym buntem zajmą się oni. Przy okazji, tu jest ich główna armia, jak widzę, to wypadałoby tam podstawić inną armię, która mogłaby ich tam załatwić, tak względnie w krótkim okresie czasu. To byłoby dość pomocne. Po prostu, gdyby to się stało, a stanie się na pewno. O, świetnie, moi koloniści, dobra robota. W takim razie jeszcze tylko tu i będę miał wszystkie tereny możliwe do skolonizowania w tym momencie. Skolonizowane. I to jest dobre. Tak, dobra, jest wszystko ok. Generałowie umierają, no niestety. Tutaj wygrane oblężenie, świetnie. To ta armia tutaj będzie mogła się już połączyć ze sobą. Złączyć się w bitwach, które będą... W których będą uczestniczyli. Tutaj jakiś mini bunt, tutaj jest jakiś większy bunt i tutaj jest jakiś inny bunt. Dobra, nieważne. Po prostu go zniszczymy. Usuniemy buntowników i nie będzie sprawiać to już problemu. Przynajmniej do czasu, aż kolejni buntownicy się pojawią. Całkiem spokojnie. Całkiem spoko pomysł. Dobra, wam długo zajdzie tam zejście? Chyba nie, to ich pominiemy. Potem ich połączymy i będzie w porządku. Dobrze, kolejni heretycy przechodzą na wiarę państwową. Bardzo dobrze. Takie rzeczy lubimy. Takie rzeczy lubimy. Nie lubimy oczywiście buntów. Ale wybuchają i wybuchać będą, więc jakoś specjalnie się tym nie przejmuję też. Tam zaraz przejdziemy tam, żeby tam to ogarnąć. Tak samo to. Tutaj oni pójdą, a tutaj, kto tutaj jest? Tutaj już jest to zajęte, w porządku. Tutaj bitwa o Leon wygrana, świetnie. I tutaj ta bitwa jest wygrana, świetnie, więc teraz tylko to. No już, łączyć się, raz, dwa, trzy. Łączyć się, żebym nie musiał was potem dzielić znowu. Połączyli się, świetnie. To nie zajmą się tym buntem i będzie spokój. I tutaj kolonista także dał radę. Dobra robota. Tam już mamy z głowy, tu już jest armia. Jako, że tu już jest armia, zmęczenie wojną już jest małe. Tutaj będziemy mieli wojnę tak z Szwecją i Suahili, tak?
Wy zajmujecie się buntem, co? Więc najpierw niech zajmą się tamtym buntem i wtedy wypowiemy wojnę. Tak, ten bunt jest dość spory. Zostało załatwione, ale to nie. I oni idą na Erst. Ta armia tam pójdzie również, wiecie? Tak, żeby oni odpoczęli, bo zdecydowanie była to dla nich męcząca bitwa. Tutaj nowego dowódcę poprosimy. Nie jest szalony, ale ma być. O, dowódca musi być odpowiedni. 10 tysięcy. Tutaj jest... Oni są dość silni. Są dość silni, ale raczej tak, tutaj umierają ludzie, więc i moje przychody rosną z miesiąca na miesiąc. Całkiem nieźle. Też wolałbym, żeby rosły z innego powodu. Odrobinę. Tak minimalnie z innego powodu. Ale rosną, więc nie ma co narzekać. Jest w sumie w porządku. Technologia produkcji, technologia rządowa. Wszystkie się rozwijają. Trochę buntów. Całkiem normalne. Pojawiają się, usuwamy je. Potem pojawią się kolejne, je też usuniemy. Dobra, wyjdziecie tu. A tu pójdą oni. Nie będzie w porządku. Więc jeszcze ten miesiąc, tak? Mniej więcej. Tutaj bitwa wygrana. Teraz co z wami? Wy dojdziecie tu w końcu? Za moment dojdą. Chodzi o to, żeby oni mi się tutaj nie rozchodzili, tylko żebym od razu mógł tam wejść. Bo oni szefami wojny być nie powinni. Właściwie Szwecja powinna być szefem wojny. Tak ze względu na wielkość państwa, tak to wygląda, jakby tak powinno być. Czy tak będzie, oczywiście okaże się, kiedy już wypowiemy wojnę. Jednocześnie, jakby nie patrzeć, trzeba załatwić bunty. To wszystko będzie załatwione. Tutaj oni się przejdą. Tutaj oni się przejdą. Tutaj. Tutaj oni się przejdą. A tutaj. Oni się przejdą i będzie git. O, to już jest 4 statki. Tu dalej jest 4. Ok, myślałem, że tam będzie już 5. To się stało, że tam nie było 5 statków. Nie mam pojęcia, ale ta bitwa jest już wygrana. Świetnie. Tak więc tutaj jacyś buntownicy przeżyli, więc jeszcze tym się zajmiemy. A dobra, oni się tym zajmą i nie będzie problemu. Z tym nie będzie żadnego problemu i zmęczenie wojną mamy na zero. W takim razie wypowiadamy wojnę tutaj. Jeden bunt wybuchł przy okazji. Tak więc nic specjalnego, raczej nic, co by miało znaczenie. I właściwie teraz, bez większego patrzenia na cokolwiek. Co? Tutaj damy tego dowódcę, tutaj damy tego dowódcę. I zrobimy coś takiego. Więc od razu okrążymy wszystkie armie. Tutaj mamy wojnę z tymi, z którymi mieć wojnę mamy. I szefem jest co ci, którym wojnę wypowiedziałem. I to mi się podoba. Tak może być. Tak może być, tak może zostać. Dobra, oni załatwieni. I teraz jeszcze oni. Tutaj jest armia, tak? Tak. A czy chce dowódcę dodatkowego? Chce dodatkowego dowódcę. Tak, w tym momencie mam na to fundusze, więc chcę mieć, można powiedzieć, walki.
prowadzone przez faktycznych dowódców, którzy po prostu znacznie zwiększają możliwości armii. To jest bezsprzeczna prawda. Dobra, tutaj wchodzimy. Tutaj to państwo podbijemy jako pierwsze. Właściwie jak wy tutaj wejdziecie, to wy tu już zostańcie. Ponieważ będę musiał wybudować tam fort. Okej, okay. Tutaj się przejdą te wojska. Potrzebuję tutaj konnicy zdecydowanie. Mogłem przerzucić 10 tysięcy te podczas wojny. A mogłem, nie zrobiłem tego. Gdybym to zrobił, miałbym już spokój. Następnym razem to zrobię. Dobra, tu sprawy załatwione. Armia już wchodzi. Tutaj armia oczywiście też wejdzie za moment. Zaraz wy 7 wejdziecie, wy 17. 10 dni później. Wy się trochę spóźnicie, żeby wejść, no ale to nie jest problem. To załatwione. Tutaj armia się rekrutowała z Szwecji, ale nie ma żadnego problemu. Tutaj trochę im zeszło. Tak, tutaj już się walka rozegrała w 2 dni. Dwa dni wszyscy. Aha. Ja tu nie mogę przejść, prawda? Taka dziwna sytuacja, bo nie mogę zabrać im prowincji. Okej, okay, zabieram im prowincje korowe zatem. Jako, że nie bardzo mogę się z nimi teraz bawić więcej, to zabiorę wszystkie pieniądze, jakie mają. No trochę jak grabieżca. Ale zabiorę wszystkie pieniądze, jakie mają oraz ich zwasalizuję. Tylko dlatego, no w sumie teraz nie mam za większego wyboru, bo nie mogę prowincji im zabrać, a nie chcę z nimi się bawić co raz, kiedy będę tutaj wojował. Dobra, to zaakceptuję 1300 dukatów, zdjęcie wszystkich prowincji narodowych. Dobra, zaakceptują to. To niech to akceptują, niech tak będzie. Są moimi wasalami, więc można robić przychody z tych prowincji, a one nie są takie biedne. Mam. Ta prowincja to jest super biedna. Jakim cudem. Dobra, nieważne. Tak więc tak, to jest ogarnięte teraz. To co tu się dzieje? Gdzie oni się wycofują? Oni idą tutaj. I czemu tu jest? A dobra, nieważne. W sumie skoro to jest tak, to wyjdziecie tutaj i nie będzie problemu. Wyjdziecie tu, a oni idą tam. Bardzo dobrze. Kilka buntów. Buntami zajmiemy się przy okazji. Tutaj jakiś bunt, żaden problem. Tutaj mamy 2 bunty. Całkiem ciekawe. Jeden tu i drugi tu. I oba zostaną pokonane. Przynajmniej tak to się kalkuluje, że oba bunty zostaną pokonane i nie będą sprawiać więcej problemów. Tutaj Szwecja sobie armię rekrutuje, żaden problem. Moja armia już tam jest. Teraz tak, o, nowe miejsce odkryte. I to mi się podoba. To mi się podoba, że nowe miejsce zostało odkryte, ponieważ tam teraz będę mógł wysłać kolonistę. I tak zrobię. Niestety tubylcy są dość agresywni, więc i wojsko muszę tam wysłać. Nie w tym momencie, wojsko buntami się teraz zajmuje. Gdzie oni idą? Normandię. Dobra, ta armia zajmie się resztą. A, i mamy grudzień i mamy pieniądze. Dużo pieniędzy. Zatem, co my zrobimy?
przywiściał, że nie zrobimy z tym nic, ponieważ musimy pożyczkę spłacić. Chociaż dobra. Zbudujemy warsztaty. To długoterminowo przyniesie mi większe zyski. Oraz markety. To są grudniowe markety. W ogóle sporo ich do zbudowania jeszcze mam. Tak trochę więcej się pojawiło przez jakiś czas. Można powiedzieć, że zaniedbałem to. Nie bardzo miałem pieniędzy. Okej, to załatwione. To załatwione. To można uznać też za załatwione. Okej, to będzie załatwione. Oni tam wejdą 30. Idealnie. Tutaj sprawy również załatwione będą. Raczej tak. Ta armia się tak przejdzie dziwnie nieco. Po prostu poskacze po prowincjach i pozałatwia. Świeżo zrekrutowane niedobitki. To jest pod atakiem, armia już idzie. A tu sprawy są załatwione, świetnie. Teraz wyjdziecie tu, a wyjdziecie tam. A wy tutaj. Jest bardzo dobrze. Tutaj statki się zrekrutowały, zostały zbudowane. Idealnie. Tu też wszystko jest w dobrym porządku. To wyjdziecie tu, a potem wracacie tutaj. Co do buntu w tym miejscu, oni się tym zajmą. A co do buntu w tym miejscu, to dobre pytanie, kto się nim zajmie? Wy się zajmujecie tym, więc wy się tym zajmiecie. Proszę, w ten sposób, idealnie. Tutaj sprawy załatwione. Tutaj sprawy nie zostały załatwione. Ale tak, to wy przejdziecie się tutaj. Tutaj sprawy załatwione jednak. Okazały się załatwione jednak. Zatem są sprawy, które wyglądają na niezałatwione, zostają załatwione w pełni. No i co jest ok? Tutaj sprawy też zostaną załatwione. Bardzo dobrze. Tu sprawy będą załatwione. Tutaj czy będą sprawy załatwione? Prawdopodobnie będą. Tu nie zostały załatwione. Gdzie oni idą? Na Gonder. Żaden problem. Moja armia też tamtędy będzie przechodzić. Tak więc to będzie załatwione. To nie zostało załatwione. I oni teraz idą na Kaux. Dobra, moje wojsko pójdzie nieco dookoła. A potem pójdzie tutaj. Zrobię tak tylko dlatego, żeby na pewno złapać tą armię buntowników. Specjalnie nie chcę się z nimi bawić. Oblężenia idą naprawdę szybko. Co jest dobrą informacją. Ponieważ moje wojska może się wycofywać z terenów. A wy tu zostaniecie. Idealne miejsce dla konnicy. To jest pod atakiem. Moja armia już tam idzie. A wy się wycofujecie. Mamy kolejne bunty. Zajmiemy się nimi oczywiście. Jakoś dużo tych nowych buntów. Ok, wyjdziecie tu. Tutaj przejdą się oni. Tutaj przejdą się oni. Tutaj przejdą się oni. Tutaj oni. Tutaj oni mają trochę roboty, a tutaj już armia idzie. W porządku, na ten odcinek to będzie wszystko. Jak widać idzie dość szybko. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał.
No i cóż, zobaczymy się w następnym odcinku w Europie Universalis 3. Cześć.